Spodziewaliśmy się księdza rektora na dzisiejszym koncercie, ale nie wiadomo, czy będzie. Chcieliśmy przekazać na ręce rektora, księdza rektora Mateusza Gawarskiego tę grafikę. Ona ma ciekawą historię, dlatego że grafika, ten oryginał, znajduje się w kościele Madeleine w Paryżu. Jak wiecie Państwo, to jest kościół, gdzie był chowany Chopin, Fryderyk Chopin. Natomiast było tylko kilka kopii. Jedna z tych kopii była u księdza spowiednika, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Spowiednikiem był ksiądz Roman Andrzejczyk. Obydwaj zginęli w katastrofie smoleńskiej. I przy otwarciu tej wystawy, na której była ta grafika Związku Plastyków, to było z okazji ku pamięci Jana Pawła II, ojca świętego Polaka wspaniałego, była właśnie Maria Kaczyńska i był kardynał Józef Lemp. Także jest to jakby trochę związane z historią ważną ta praca. Raz, że jest w takim miejscu w Paryżu, dwa, że była w rękach spowiednika pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a obydwaj zginęli tragicznie. No i pani Maria Kaczyńska, jak ja sobie zobaczyła na tej wystawie kilka lat temu i zobaczyła tę pracę, to zostawiła swoją ochronę i dobiegła do mnie i do mojego świętej pamięci męża, żeby właśnie powiedzieć kilka miłych słów. Także to jest dla księdza rektora. Historia jest z tego zapisana. Dziękujemy, że ksiądz rektor, że Kościół Siostrzyczka po prostu ma otwarte serce dla artystów. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłaci. Kochani, troszeczkę będziemy musieli zmienić program, bo jeszcze nie dojechał aktor, który miał wykład w Instytucie Pamięci Narodowej i miał zacząć tutaj po prostu zapowiedzieć, a potem przeczytać wiersze Wiktorii Jankowskiej i mój wiersz o Janusiu. Ponieważ jeszcze aktor nie dojechał, w związku z tym ja może powiem kilka słów o Wiktorii. Że Wiktoria była wspaniałą, młodą studentką, zapowiadającą się muzyczką pięknie, pięknie zapowiadającą. Była też koleżanką mojej młodszej córki. Była harfistką. Zrobiła magisterium z harfy i robiła, tutaj Basia może mnie poprawi jeszcze w razie czego, Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrała bardzo ciekawą epokę, bo romantyzm. Była piękną, bardzo zdolną dziewczyną, której kariera się zapowiadała w dwóch kierunkach, muzycznym i literackim, można powiedzieć. Niestety jej życie zostało tragicznie przerwane przez niewyjaśnioną, moim zdaniem niewyjaśnioną do tej pory śmierć, która ją spotkała w pokoju w Filharmonii Jeleniogórskiej, gdzie miała występować w dniu 8 marca i nad ranem 8 marca została zamordowana. Miała 20 kilka lat. Ja uważam, że to nie była śmierć przypadkowa, ponieważ jej mama Basia była szefową Solidarności w Polskiej Akademii Nauk. A działalność ludzi, którzy działają patriotycznie, po prostu przez wiele lat, można powiedzieć, jest niebezpieczna dla nich, ale niestety trzeba to robić. Dlatego myślę, że właśnie w Dniu Kobiet zamordowanie wspaniałej, zapowiadającej się zdolnej dziewczyny z bardzo patriotycznej rodziny działającej dla dobra Polski po prostu jest dla mnie trochę niewytłumaczalna. Także dzisiaj upamiętniamy jej pamięć. Na pewno by wiele zrobiła w życiu, tak jak Krzysztof Kamil Baczyński, który zginął w Powstaniu Warszawskim 4 sierpnia, a mój mąż był jego kuzynem z linii pradziadów. Teraz powiem coś o moim małżonku Januszu Baczyńskim. To był niesamowity człowiek. Jako osoba, która nie wierzyła w zasadzie, że małżeństwo może być udane czy dobre, spotkałam na swojej drodze człowieka, który się okazał wspaniałym mężem, rycerzem, sportowcem, opiekunem, wiernym człowiekiem, ale poza tym miał wiele zdolności. Przepłynął na przykład, jest wiele zbieżności w życiorysie Wiktorii Jankowskiej z życiorysem mojego męża, który mógł być jej nawet tatą, bo taka była różnica wieku. Mianowicie Wiktoria miała swój ostatni występ 7 lutego w Meksyku. 2013 roku. 7 lutego to urodziny mojego męża. Poza tym, o czym Wiktoria miała wykład, między innymi też o Lutosławskim. A myśmy mieszkali naprzeciwko kompozytora Lutosławskiego i z jego bratankiem mój mąż młodości w skali, w strasznym sztormie przepłynął małym jachtem
z Afryki do Włoch, gdzie było 13 skali Beaufort'a. Także jest dużo takich zbieżności dat, nie będę wszystkich cytowała, tak jakby los nas z rodziną Wiktorii zetknął. Zresztą jest wiele niewytłumaczonych rzeczy, bo w mojej rodzinie z kolei masę dat się pokrywa z datami w rodzinie mojego świętej pamięci męża. Janusz miał wspaniałe wyniki sportowe, bo w Afryce ćwiczył judo, rzut oszczepem, karate, miał nawet jakieś osiągnięcia wśród juniorów, kończył uczelnie francuskie, potem uczelnię polską, studia podyplomowe. No, nie zgodził się na współpracę ze służbami, więc mieliśmy ciężki w związku z tym ciężkie przeżycia i Janusz odszedł z firmy państwowej, gdzie nawet był dyrektorem do swojej własnej firmy, gdzie miał nagrody za współpracę z zagranicznymi koncernami, nagrody honorowe za swoje osiągnięcia. Natomiast miał też nagrody w śpiewie, bo miał piękny bas baryton. Tu chciałam powiedzieć, że rodzina Janusza Baczyńskiego, zresztą tak jak moja, ma wspaniałą mimię patriotyczną, co jest opisane w tych biogramach, dlatego że, przepraszam, czy nie mówię za szybko, czy nie ma pogłosu, czy Państwo mnie rozumieją, wszystko w porządku, tak? Więc jego pradziadek, jedną z pierwszych ofiar katyńskich, ponieważ był słynnym działaczem we Lwowie, jednym z obrońców Lwowa, dowódców obrony Lwowa, był w towarzystwie Sokół działał, był naczelnikiem Straży Pożarnej Ochotniczej, wiceszefem czy szefem nawet Związku Legionistów Polskich, prowadził 400 legionów do pierwszej wojny, do Hallera. No, był bardzo wybitnie znanym działaczem, napisał ogromną ilość pamiętników, które ja przepisuję teraz już bez Januszka, bo to 800 stron, które wyrwaliśmy z Ossolineum drogą procesu. Jego ojciec był u zapory, ujawnił się do tego słynnego Dekutowskiego, ujawnił się dopiero w 1989 roku. Matka też z babcią były w Armii Krajowej. Jego wuj był szefem ochrony Piłsudskiego i Belwederu do samej śmierci Piłsudskiego. Drugi wuj z kolei zginął w katastrofie lotniczej nad Anglią, bo szkolił pilotów do bitwy o Anglię. Także rodzina wyśmienita, Herbu Sas i Herbu Stary Koń, spokrewniona się z wybitnym poetą. Ponieważ nie możemy zacząć dosłownie tak, jak jest w programie, to poproszę teraz Dagnę Baczyńską, która zagra Państwu utwór swojego autorstwa, a ma już w tej dziedzinie kompozytorskiej wiele nagród, Polonez Fantazję Pożegnanie Ziemi. Dagny Baczyńska-Kissas, fortepian. Zapraszamy. Thank you.
Czyli Robert przeczyta wiersz Wiktorii. Zwracam tylko uwagę Państwa, że w tym wierszu są niesamowite rzeczy. Ona pisze tam na skutek zamachu, który miał miejsce w Hiszpanii, ale ten zamach właśnie ją bardzo poruszył i to było chyba niedługo przed jej śmiercią tragiczną, ale w tym wierszu jest marzec i jest rzeka Styx wymieniona. A przecież ona w marcu zginęła właśnie. Więc zapraszamy Roberta. Wiktoria Jankowska, Allegro Maestoso. Przedziwne to miejsce, gdzie bez krzyk i bez szept krwawą luną świecą. Nad nimi 11 gwiazd, jak upadłe anioły, trzepoczą skrzydłami wieczności. Tam marcowe serca pękły z przypadku, z przeznaczenia, z półkrzyku chwytającego za gardło. Nurt Styksu je porwał. Mgły czasu snują swą melodię i tylko pod ziemią jakby słychać ciche ostinato Madrid. Teraz będzie następne zadanie. Robert, czytasz wiersz mój o Januszu. Ja tylko powiem, że ten wiersz powstał 30 lat temu. Był drugą częścią takiego jakby triptyku. Pierwsza to była Alarmy z cyklu Pokolenie Rodziców. Przepraszam, nie jest za duży pogłos, czy Państwo rozumieją moje słowa? Tak? Więc pierwszy, potem zajmowałam go w utwór śpiewany, bo to było tragedii Warszawy, że płyną w obłokach zburzone domy, zapachy kuchni, których już nie ma, o całej tragedii polskiej. A ta druga jest jakby drugą częścią, jest poświęcona Januszowi. Oddaję głos Robertowi. Bogna Lewta-Kubaczyńska jest wyjątek. A człowiek ma prawo do jakiejś pamięci. Chce się wejść do tych mieszkań, domów nieistniejących i pokojów gościnnych, które trwają w przestrzeni. Kobiety są uwiązane, ograniczone przez mężczyzn. Jest jeden wyjątek, który znam. Na balkonie czasu wyciąga ręce z atłasu i krzyczy sam. I wiem, że kocha i walczy. Takiego szanuję. Godny jest. Pomnik zbuduję dla jego światłej pamięci i inności. I chciałabym ocalić i chronić, ile sił jest przy mnie. A ja jestem czasu był. Właśnie, Janusz trafił mi się nadzwyczajny mąż, tak jak nie wierzyła w mężczyzn, tak nagle się okazało, że mężczyźni są wspaniali. Do tej pory tak myślę, że bez mężczyzn życie byłoby beznadziejne, a on był przykładem, jak można być wspaniałym mężem. Teraz, proszę Państwa, wystąpi Kalinka Kisas, 16-letnia dziewczynka, dziewczyna, przepraszam, już się obraziłaby na mnie, dziewczyna, która ma 16 lat i 16 nagród za swoje wykonania skrzypcowe i altówkowe. Także teraz Państwu zagra
utwór tango Romualda Twardowskiego. Aha, przepraszam. Na życzenie młodej osoby najpierw zagra nam Almand Courant ze suity wiolonczelowej G-dur Bacha. Mała zmiana.
bratem księcia Kwiatkowskiego. Dobrze tak jedno mówię? Dobrze. Bardzo ważne, żeby słowa były zrozumiałe. Jeszcze nigdy nie występowałam w kościele i teraz pogłos za duży może tu przeszkadzać. Państwo wiecie, że Reduta Ordona wyleciała z programu szkolnego, ale gdzieś tak nawet na jakimś poważnym konkursie poezji śpiewanej, kiedy zaproponowałam, że chciałam zaśpiewać Redutę Ordona, to jeden ze znanych bardów powiedział, a po co komu Reduta Ordona? A ja uważam, że Mickiewicz naprawdę pisał genialnie, że ta Reduta Ordona jest napisana genialnie. Teraz tylko jeszcze powiem, bo nie wiem, czy nie za mało powiedziałam o tej pianistce. To jest kompozytorka, pianistka, chopinistka, która brała udział w dwóch konkursach międzynarodowych Chopina i także Liszta, a poza tym tancerka jako hobby, ale też komponuje właśnie, jest pedagogiem uwielbianym i ostatnio napisano o niej, proszę Państwa, dyrektor napisał, występując o nagrodę, no czegoś takiego to jeszcze nie spotkałam, że ma oszałamiające sukcesy pedagogiczne. Spotkali się Państwo z kiedyś tak fantastycznym określeniem pedagogu. Powiedziałam, Dagny, to chyba musisz to na ścianie powiesić. Słuchajcie, Reduta Ordona. Do mojej muzyki, która od 20 lat, 20 lat temu ją ułożyłam, faktycznie nawet więcej, 23 lata, ćwierć wieku prawie, ale w ramach obrony polskiej kultury i w ramach tego, co się dzieje za naszymi granicami, pozwolę sobie to zaśpiewać. Mam nadzieję, że ten pogłos nie przeszkodzi, że będzie to zrozumiałe.
Wstąpiłem na dział i spojrzałem na pole. Liście harmat brzmiało artylerii ruskiej. Ciągnął się szeregi prosto długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybieg mieczem skinął, jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, było czarną kolumną, jako lawa błota. Nasypana iskrami magnetów jak sępy, czarny chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw muster przypiał, woska zaostrzona, jak łaz wodzący morzem, reduta ordona. Szerz tylko miała harmat, wciąż dymią i świecą. I nie tyle prędki słów nie wniosła miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało, bo kul i kartaczy. Patrz ten granat w sam środek, kolumny się nurza, jak fale bryła lawy, kółk dymem zachmurza. Pęka śród dymu granat, szybko w niebo leci i ogromna łysina wśród kolumny świeci. Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Uszczelnił się na białych palisadach wałów, jeszcze reduta w środku, jasne od wystrzałów. Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Żołnierz jako były panny,
napijamy szmigranci, broni oka do nogi, od nogi na oko, aż mi prawa do wnicy, długo i głęboko. Szukała i znalazła, żołnierz pobladnął, nie znalazłszy ładunku, już bronią niewładną. Ocierał. Słyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu, bo nasz drugi szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: stracona. Już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Znasz go, znaczy znam go, to działo kierował. Nie widzę, znajdę dobrze, wśród dymu się schował. Lecz czuję z szybłębu w dymu, lecz razu widziałem rękę jego dającą rozkazy. Znowu widzę rękę błyskawicę, wywija grozi wrogą, trzyma palną świecę. Biorą go, zginął, on jest, oczy w dół do lochów. Dobrze rzeczy generał, nie oddaj prochów! Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Armaty odskoczyły i jak wystrzelone toczyły się na kołach loty zapalone. Nie trafiły do swoich panew i wympioną. Prostoku nam i w gęstej chmurze nas ochłoną. I nie było nic widać, oprócz granatów blasku. I powoli tym żegniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę, wały, palisady, działanie naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, rozjęcza mogiła. Tamci, co bronili i ci, co się wdali, pierwszy raz spokój szczery i wieczny zabawy. Tam zagrzebane tylu set ciała i imion. Duszę gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Każąc plemię zwycięzców zbrodniami za trudę, Bóg wysadzi tę ziemię jak on swą redutę. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte jak dzieło tworzenia. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy piersi sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki,
samowładnie świata połowicy. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał. Tysiąc matek opłakuje dzieci. Skinął. Padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spirze, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Korony Kazimierzów chrobrych z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowi. A teraz prosimy do fortepianu panią Beatkę, która też jest i komponuje, i aranżuje wspaniale, i występuje ze znanymi solistami w różnych znanych teatrach. Bardzo też zdolna dziewczyna ze zdolnymi słuchami, jedną też wokalistką, bratem solistą opery kameralnej. Mam same wspaniałe tutaj grono. Dwie miłości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czyli sztandarowe dzieło Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dwie miłości. Chciałam powiedzieć, że najwięcej w Polsce mam ułożonej muzyki do kuzyna mojego męża. I nawet moja płyta była w 90 latach typowana do fruterków. Ale moim zdaniem od 30 lat polska kultura nie ma wsparcia i dlatego no, wszyscy uważamy, wszyscy artyści, ja też, że jesteśmy za mało znani. Więc dlatego się reklamujemy, korzystając z Państwa cierpliwości. Do mojej muzyki, aranż piękny pani Beatki. Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym suchym zbawie. Skrzypiec na smutek i roślin śpiewanie, więc pokochałeś je jak ruczaj sobie. Przed oczy stawiasz, aby twarze obie i ta odbita, i twoja prawdziwa były jak jedno, co życie w dłoni ważysz,
krótkie jak śpiew, a z nim odbicie czyste. Mieć twarz jedną, nieodbitą w ciszy, napiętnowana śmierci czarnym krzyżem. Myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześmiała. Myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześmiała. Myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się teraz, proszę Państwa, nie będzie Warszawy, nie będzie wykonana Warszawa, bo Robert ma chore gardło, za co przeprasza. Natomiast zapraszamy Danienkę, która zagra tokatę i fugę de mol Bacha. To jest wspaniała ta fuga, którą Państwo widzą, taka porywająca, którą Dagny sama pracowała na fortepian i zagra to na fortepianie. Zapraszamy Danienkę. Thank you.
Wielkie, trudny utwór, piękne opracowanie na fortepian i chyba to jest prapremiera wykonania Dagienko, tak? No, także prapremiera. Teraz, kochani Państwo, zaśpiewamy z Dagienką hit Zygmunta Koniecznego, czyli wiersze wojenne z repertuaru Ewy Demarczyk. Była pierwsza w Polsce, która przetłumaczyła ten utwór na język francuski. Po francusku jest to tak szalenie trudne do wykonania, że no, aż trudno to powiedzieć, ale żeby Państwo mieli smak, jak to wygląda, zaśpiewam pierwszą zwrotkę i refren po francusku, po czym cały utwór po polsku. Żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior z wyszukaniem, a szukarze i okropne czynki.
13-letniego Tasia, który ma też już 4 nagrody na swoim koncie za występy z altówką i za śpiew właśnie tej arii. Dostał 2. nagrodę w konkursie zagranicznym. Ten zegar stary, aria z Kołuby ze Strasznego Dworu. Teraz wystąpi następna zdolna osoba z naszej rodziny, Maja Baczyńska, która jest i reżyserem, i muzykiem, organistą, i na skrzypcach gra, i pisze książki, to wszystko jest z biografii, i była i dziennikarką, i książki pisze, i libretta, i w ogóle też ogniebus twórczy. I ona tutaj, proszę Państwa, wykona w tej chwili improwizację wokalną Mai na temat pieśni Krzyżu Święty nade wszystko Mariana Sawy, śpiew i organy Maja Baczyńska. Potem też ma jeszcze masę nauk, ma Maja oczywiście w różnych dziedzinach, tak jak wszyscy tutaj występujący. Pani matka też ma z nami nagrodzone różne nagrania. Potem Maja wykona Krzyżu Święty nade wszystko Mariana Sawy z cyklu Preludie organowe na temat polskich pieśni kościelnych. Następnie Ogrodzień Oliwny
Mariana Sawy z cyklu Preludia organowe na temat polskich pieśni kościelnych i z tego samego cyklu Zawitaj ukrzyżowany. A potem już się zbliżamy do końca, będą dwa pożegnalne utwory, albo może trzy. Dobrze. Zapraszam, Maria tam jest, a pomaga jej Marcin Wheeler.
zapraszam. Teraz będzie sonata księżycowa Beethovena, ale troszkę dziwnie ją zaprezentujemy, mianowicie z moim tekstem. I to jest tak jak z tym wierszem Wiktorii, że pisała o marcu, o Styksie i w marcu już straciła życie. A ja tutaj, nie wiedząc, że taka tragedia będzie z Januszem, którego nazywaliśmy Increvable, czyli niezniszczalny, który miał wyjść ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, dosłownie za chwilę, bo nie był bardzo chory. I nawet nie jemu zrobiono sekcję, w ogóle nie wiemy, co się stało. Do tej pory sprawa jest w prokuraturze. Ale właśnie ten tekst napisałam jakby na 2 miesiące przed utratą wspaniałego męża. Tak jakby też coś profetycznego w tym, że ja właśnie wybrałam sonatę księżycową, żeby do niej ułożyć tekst. Chociaż jest to tak piękny utwór, że można powiedzieć, że pisać do niego tekst to jest uszkodzić. Ale wybaczcie, spróbowałam. Czas płynie wciąż.
To taki utwór na ostatnie pożegnanie z naszymi bliskimi, którzy odeszli. A teraz, żeby Państwa trochę pocieszyć, teraz będzie już prawie koniec, to miał być ostatni utwór, ale mamy taki mały utwór, którego żeśmy nie śpiewały kilka lat, nie grały z panią Beatką, ale teraz będzie utwór, żeby troszeczkę podnieść Państwa na duchu, to miał być dedykowany temu kościołowi i księdzu rektorowi z repertuaru Edith Piaf, nie zdziwcie się Państwo, ale ona miała piękny właśnie utwór Le Trois Cloches, czyli Trzy Dzwony, które też przetłumaczyłam na język polski, ale zaśpiewam pierwszą zwrotkę i refren po francusku, a potem od początku po polsku, bo jest to piękny utwór o naszym życiu, jak przebiega nasze życie. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici dans la nuit étoilée, quel nouveau nez nous est donné. Jean-François Nico, il s'est nommé, il est joué plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne, ça zagłębiony w dolinach, oddalony w przestrzeniach, niezauważalny. Oto nocą gwiaździstą przybywa, na świat rodzi się nowe dzieci. Jean-François Nico się nazywa, jest miękki, okrągły, różowy. W kościele, mój piękny chłopcze, jutro zostaniesz oszczony. Zanurzone w dolinach, oddalone od ścieżki, oddalone od ludzi. Mijają, mijają lata i dzieci się stały młodzieńcem. Serce dał słodkiej Elizie, biały jak kwiat jabłoni. Przed Bogiem w starym kościele dziś będą nam zaślubieni. Miasteczko zagłębione w dolinach, w nocy i dnie, a czas ucieka. Patrzcie oto gwiaździstą nocą, w serce Jean-François.
umiera. Bo każde ciało jest jak trawa, jak polne zieleń przemija. Snowy, owoce słodkie powie, niestety zawsze wysychają. Rzeszałta Lectua Liberté, a wy możecie, prosimy Państwa, mogą lalać, bo chyba ksiądz się nie pogniewa, Verdiego, i wy też możecie lalać. Uwaga. Tam na organach też wiele nagród, organistka, reżyserka,
skrzypaczka i poetka i w ogóle. No i ja. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy wszystkim, wszystkiego dobrego.